Cześć. W dzisiejszej porcji ćwiczeń leczniczych będziemy rolować biodro. Staw biodrowy ma kluczowe znaczenie, oprócz tego, że dla siebie samego, to również dla mechaniki naszego kręgosłupa i to we wszystkich odcinkach, a także, o czym wiele osób nie wie, właściwie staw biodrowy decyduje o tym, jak się ma twoje kolano. Dlatego warto poznać trochę ćwiczeń i technik pomocniczych w tym, pomocnych w tym, żeby rozluźniać okolice stawu biodrowego. No więc rolowanie biodra. Do rolowania korzystam z prostego, gładkiego wałka średniej długości i średniej twardości. On jest dość twardy, ale jest w stanie ugiąć się lekko pod naciskiem kciuka. Czegoś takiego używam do wszystkich zastosowań, z jakich korzystam. Przy czym od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że korzystam z wałka we wszystkich możliwych, znanych dla wałka aplikacjach. Te aplikacje, które Wam zaproponuję, to są właśnie te rzeczy, z których często korzystam, które uważam, że mają sens. No więc zaczynamy biodro. To będą cztery kolejno następujące po sobie położenia, gdzie będę Wam opisywał, które mięśnie, które obszary będą poddawane temu rolowaniu i w jaki sposób to robić. Sekwencję tą można stosować samą w sobie. Jest to taki mini zestaw, fajnie działający, rozluźniający. Będzie to też świetnie funkcjonowało przed wykonywaniem ćwiczeń rozciągających biodro, bo przygotuje mięśnie, wstępnie je rozluźni bez rozciągania. Bardzo często utożsamiamy rozciąganie z działaniem zmierzającym do rozluźnienia mięśni, ale jeśli przyjrzymy się bliżej, to rozciąganie w pierwszej kolejności jest rodzajem naprężania, które może w wielu sytuacjach spowodować reakcję takiego podtrzymywania jeszcze napięcia mięśniowego. Dlatego warto znać oprócz rozciągania techniki, które pozwalają rozluźniać mięsień bez naprężania go. Rolowanie jako praca o charakterze takiego automasażu w warunkach przeważnie skrócenia mięśnia lub spoczynkowej długości mięśnia jest jedną z takich fajnych propozycji. No to do dzieła. Będę rolował swoje prawe biodro. Najpierw siadam kością krzyżową pośladkami na wałku. I żeby zrobić sobie trochę miejsca, przesiadam się lekko w lewo. Wystaje mi tutaj paręnaście centymetrów wałka i to mi w zupełności wystarczy. Pierwszy etap. Do tego pierwszego etapu od tej neutralnej pozycji, kiedy siedzę poziomo, lekko przechylam się w prawo. W tym momencie czuję, że nacisk wałka przypada na brzeg kości krzyżowej, na połączenie mięśnia pośladkowego wielkiego z kością krzyżową. I właśnie po tym brzegu kości krzyżowej powolutku roluje się. To jest bardzo ważne, żeby robić to powoli, ponieważ w ten sposób dajemy tkankom czas na rozluźnienie się. Szybkie rolowanie się raczej nie będzie aż tak skutecznie wpływało na rozluźnianie, a nawet w pewnych sytuacjach może wzmagać napięcie przez takie stymulowanie. Także powoli. Wolniutki ruch i wyczuj, w jaki sposób twoje ciało poddaje się temu rolowaniu, temu rozluźnianiu. W dolnej części dojeżdżam do guza kulszowego, na którym siedzimy, a w górnej części do samego końca miednicy, do miejsca, gdzie zaczynają się już dolne plecy. Ogranicznikiem naturalnym dla tego ruchu są moje ręce, jest ruchomość barków. Takie rolowanie wykonuję orientacyjnie przez jakieś pół minuty. Można to robić oczywiście dłużej. Pół minuty przyjmujemy jako orientacyjny czas. Drugie położenie. Czyli przed chwilą byliśmy na mięśniu pośladkowym wielkim i na jego przyczepie do kości krzyżowej. Drugie położenie wymaga ode mnie przechylenia się o około 40-45 stopni bardziej w prawo. Teraz też opieram łokieć na podłodze. Nogi są lekko ugięte i położenie nóg nie ma większego znaczenia. One po prostu mają wraz z łokciem zapewnić mi stabilność, pozwolić mi dokładnie poruszać się góra-dół i nie przeszkadzać. Dlatego nie przejmuj się, czy noga jest przestawiona w tą czy w tamtą, po prostu przyjmij stabilną pozycję.
Po tym przechyleniu do około 45 stopni jesteśmy w strefie mięśnia pośladkowego średniego. Górną czy dolną granicą tego ruchu jest szczyt krętarza większego, a właściwie tak jakby podnóże krętarza większego, bo możesz przyjąć, że krętarz to jest taka górka, którą możesz wyczuć przez skórę, więc dojeżdżasz do podnóża tej górki, nie do szczytu. Teraz, jeśli nie wiesz, co to jest krętarz, to jest część kości udowej, którą możesz wymacać sobie gdzieś tak na wysokości kieszeni, płasko, przejeżdżając dłonią, a potem jak poczujesz już taką kostną wyniosłość, to coraz bardziej dokładnie odnajdujesz szczyt tej kości, więc nasz wałek będzie teraz w kolejnych technikach dojeżdżał, zatrzymywał się tuż przed przejechaniem przez tą kość, ok? Czyli zaczynam od krętarza i przesuwam się do górnej granicy miednicy, do szczytu talerza biodrowego. Znowu stosuję wolne tempo. W mięśniu pośladkowym średnim bardzo często są aktywne punkty spustowe. To też możecie natrafić na żywobolesne miejsca. Wtedy znowu zasada, jak boli, to powoli. Czyli spowalniasz w miejscu, w którym czujesz ból i pozwalasz ciału na to, żeby dostosowało się do tego nacisku. Warto też poszukać i lekko posprawdzać sobie przechyłem bardziej do przodu lub bardziej do tyłu i znaleźć swoje własne, indywidualne, bardziej bolesne miejsca. Także gruntownie przejeżdżamy sobie, przerolowujemy cały ten obszar. Znowu około pół minuty. Tutaj głównym ograniczeniem jest to, że głowie jest niewygodnie przez takie długotrwałe utrzymywanie jej równolegle do podłogi. Dlatego przyjmujemy sobie około pół minuty, chociaż teraz trwa to już dłużej. Ale jeżeli ci to nie przeszkadza, możesz rolować się tak długo, jak chcesz. Ten etap jest najbardziej wartościowy dla większości osób, także czasami sam w sobie jest świetnym dodatkiem do naszego zestawu ćwiczeń. Wreszcie etap trzeci. Leżę równo bokiem na wałku. Przedtem to był przechył, mniejszy czy większy. Teraz jestem o 90 stopni równo bokiem, więc mogę użyć sobie tej drugiej ręki jako ręki podporowej dodatkowo. Znowu dostosowałem sobie intuicyjnie pozycję nóg, żebym mógł się skoncentrować na rolowaniu biodra. No i jedziemy. Znowu dojeżdżam do krętarza i powolutku dojeżdżam do szczytu talerza biodrowego. To dalej jest mięsień pośladkowy średni, ale powoli znajdujemy się w okolicy jego sąsiedztwa, bruzdy dzielącej go z mięśniem naprężaczem powięzi szerokiej. Sprawdź, czy w tym położeniu może akurat znajdziesz te ważne dla ciebie napięte, bolesne okolice i popracuj nad nimi. I wreszcie, jak to zrobisz, to jest czwarte położenie, teraz będzie przednioboczne, czyli mieliśmy tylne na brzegu kości krzyżowej, tylnoboczne dla pośladkowego średniego, boczne, dalej pośladkowy średni i teraz przednioboczne, gdzie będziemy rolowali mięsień naprężacz powięzi szerokiej. Czyli zobaczcie, obracam się jeszcze bardziej w kierunku na brzuch i teraz podparłem kolano na podłodze. Zwróćcie uwagę, że ta stopa jest wspięta na palcach i będę wykorzystywał ruchomość stawu skokowego, bo to mniej więcej tyle będzie mi potrzebne dla przerolowania przez ten mięsień, który może mieć około 12 cm długości. Górną granicę wyznacza nam kolec biodrowy przedni górny, który znajdziecie macając sobie miednicę od przodu. I teraz jedziemy w dół, tutaj już nie dojeżdżamy bezpośrednio do krętarza, jesteśmy troszeczkę do przodu od tego krętarza, ale być może poczujecie go też. Jedno jest pewne, jeśli znajdziesz się w tym położeniu, to od razu poczujesz, że rolujesz inny mięsień niż ten dotychczas. Jest to również wyraźne, silne odczucie mięśniowe, ale z innego mięśnia. Na pewno to poczujesz. I też potestuj, poeksperymentuj. Czy może odrobinkę jednak cofniesz się w kierunku na plecy? Bo może wtedy przejedziesz przez brzusiec tego mięśnia dokładnie w tym punkcie, na którym tobie zależy. Tak. I po tych czterech położeniach oczywiście zmieniamy stronę i w ciągu
około 2 minut. Na naszym filmie oczywiście było to więcej minut ze względu na objaśnienia, ale standardowo przez 2-3 minuty jesteś w stanie przepracować każde z bioder, czyli w kilka minut mamy bardzo pożyteczny, fajny rodzaj oddziaływania na biodro, dla kolana, dla biodra i dla pleców. Powodzenia!